Kochani, więc mamy trzecie spotkanie z naszym tematem, jak stać się prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o takiej kolejnej odsłonie tego tematu, czyli ja to nazywam cztery twarze Boga. I tak to też zatytułowałem. A Bóg od początku prawieków daje się poznać człowiekowi na cztery sposoby. I sposoby te są stałe i niezmienne. Wszystko, każda forma objawienia Bożego, szczegółowa, zawiera się w tych czterech odsłonach. I nie istnieje nic, co jest poza tymi czterema odsłonami. Znaczy, fałszu jest full wszędzie. Natomiast Bóg się nie odsłonił poza tymi czterema elementami i zresztą tego nie zrobi, bo mówi o tym całe Pismo Święte. To jest jakby trochę temat zamknięty. Dlaczego tego nie zrobił? Znaczy, nie ma takich potrzeb. W zasadzie to jest jeden powód, że nie ma takich potrzeb. Ludzkość, stworzenie nie posiada realnych potrzeb zobrazowania osoby Boga niż te, które Bóg pokazuje przez te cztery swoje twarze, jak ja to nazywam. I teraz pierwsza z tych odsłon to jest prawda. I to jest coś, co stanowi absolutny fundament Bożego objawienia dla stworzenia. Ewangelia Jana 4,16. Mówi tak. Przepraszam, 14,6. Źle wam powiedziałem. 14,6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I on tutaj prezentuje się jako prawda. Dlaczego tutaj jest napisane, ja jestem droga, prawda i życie? Taki zapis, taki sposób to sformułowano. Dlatego, że nie pokuszono się o głęboką analizę tego zapisu. Bo ten zapis określa prawdę jako centralny punkt. I dodatkowo Jezus mówi we mnie, odnajdziecie ten centralny punkt, odnajdziecie też drogę do tego centralnego punktu, czyli wszystkie urządzenia, które wam będą potrzebne, aby ten centralny punkt poznać i zobaczycie też skutek manifestacji tego centralnego punktu, czyli życie. Tak brzmi wypowiedź Jezusa. Ja jestem droga, prawda i życie. To on się nie tytułuje tutaj imieniem droga i imieniem życie. On się tym nie tytułuje, nie w tym zapisie. On się tytułuje tutaj prawdą. Jak również mówi, że w jego mesjaństwie jest droga do tej prawdy i manifest tej prawdy. To jest taki zapis. Stąd
pierwsza odsłona Boga to jest to, że Bóg jest prawdą. A druga odsłona Boga, potem sobie omówimy każdą z nich po kolei, to jest miłość. I w pierwszym liście Jana 4,8 Bóg mówi, ja jestem miłością. Czy też mówi apostoł, Bóg jest miłością. I dwie następne odsłony znajdują się w pierwszym liście do Koryntian 1,24. Pierwszy list do Koryntian 1,24. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I tu widzimy dwie kolejne odsłony. Mądrość i moc. A więc cztery twarze Boga, czyli cztery odsłony Boga w stosunku do stworzenia, poprzez które Bóg objawia się stworzeniu, to jest prawda, miłość, mądrość i moc. I uczeń Chrystusa, realny uczeń Chrystusa, on te cztery odsłony musi poznać. I on musi się sfokusować na każdej z tych odsłon na odpowiednim poziomie. Jeszcze jedna rzecz ogólna do tematu tych odsłon. One są w tej kolejności, w której ja powiedziałem. U podstaw wszystkiego leży prawda. I nigdy nie wolno tego jakby zmienić. To jest stały grunt. Z prawdy będzie wyrastała miłość, następnie będzie się pojawiała mądrość i zamyka się to wszystko mocą. W ten hierarchiczny sposób objawia się Bóg ludzkości. Objawiał i objawia. I od razu na początku trzeba wiedzieć, gdzie tutaj diabeł wsadził swoje pazury. Po pierwsze, na takim poziomie, że próbuje wmówić ludziom, że jest coś więcej. A to jest kłamstwo. Po drugie, próbuje wmówić ludziom, że to nie są ważne rzeczy. Że nie trzeba być na nich sfokusowanym. A po trzecie, jak już się mu nie uda pierwszy element i drugi element, diabeł jest dosyć postacią taką wytrwałą, nazwałbym to. To będzie stosował trzecią metodę i będzie chciał pomieszać to. Rozumiecie? Pomieszać. Odwrócić to, tak jakby postawić piramidę na czubku. Rozumiecie? I piramidy stoją tyle tysięcy lat tylko dlatego, że stoją w odpowiedni sposób. To jest fenomen piramidy. No tak ma stać. Będzie tak stać, to będzie wieczna. W cudzysłowie. No i dobrze. Pierwsza odsłona Boga, czyli prawda. Co to jest prawda? Po pierwsze, prawda to jest to, co istnieje. Jeśli coś nie istnieje, nie jest to prawdą. Jeśli coś istnieje, jest to prawda. I te w ogóle rzeczy, które teraz mówię, będziecie musieli złożyć sobie do kupy. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć elementów, które obrazują nam prawdę bardzo dokładnie. Po drugie, prawda to jest to, czemu nie można zaprzeczyć, opierając się na faktach, czyli na tym, co wydarzyło się w rzeczywistości. To jest bardzo ważne. Tutaj mała dygresja. Prawda jest bardzo mocno prawnicza. W prawdzie nigdy
podkreślam, nigdy nie będzie żadnego domysłu, żadnej poszlaki. Rozumiecie, dlaczego prawda jest głównym punktem odniesienia Boga w stosunku do człowieka, a poznanie jej jest kluczowe? Ponieważ to są rzeczy niepodważalne. Ich nie można podważyć. Kiedy chrześcijanin położy w sobie grunt prawdy, to nie można go podważyć. Nigdy i niczym. Żaden diabelski atak, żadna życiowa trauma, żaden atak człowieka, nic nie będzie w stanie wybić chrześcijanina z gruntu podążania za Bogiem. Jeśli jest ugruntowany na prawdzie, jeśli ona stanowi podstawę jego życia. Wiecie, ćwiczę wiele lat sporty siłowe i zatrważającą rzecz oglądam, na przykład dla mnie, na siłowniach różnych w tym kraju, mianowicie to, w jakim obuwiu częstokroć tam przychodzą ludzie. To jest dla mnie zagadka, co oni robią. Na przykład, ja nie mówię o tym, że ktoś przychodzi pomachać ręką czy nogą i gumą się tam porozciągać. To możesz przyjść w czym chcesz, nie? Ale widzę facetów, którzy przychodzą tam na przykład w trampkach. No, trampki założy. I podchodzi do sztangi. Rozumiesz? Sztanga waży 150 kg, on w trampkach tam stoi, nie? Widziałem też modnisiów, którzy w Ermaksach na przykład przychodzili na siłownię. I widziałem, jak podczas przysiadu Ermaksy trzaskały. Tylko pff, pff. Rozumiesz? Ale widziałem też, jak z uwagi na wieloletnie chodzenie w złym obuwiu na siłownię, chłopaki rozwalali sobie stawy w kostkach. Bo wielki ciężar, który mają podczas treningów, musi się opierać na czymś bardzo mocnym, co będzie powodowało, że człowiek będzie stabilnie funkcjonował. I tak jest z prawdą. Prawda jest gruntem. Opiera się na faktach. Nigdy nie ma w niej domysłów. O, nie ma w niej żadnego ale. Nie ma w niej być może. Nie ma w niej myślenia życzeniowego. Chrześcijanin, który buduje się w ten sposób, on, kładąc ten grunt prawdy, czyli przyjmując tą odsłonę Boga pod tytułem prawda, stwarza w swoim życiu grunt, który nie ma możliwości się zawalić. Chrześcijanin taki pod swoimi stopami ma taką konstrukcję, w której nie będzie grama niepewności. Nie będzie tam zachwiania w trudnych sytuacjach. Nie będzie tam też niedopowiedzeń. Nie będzie tam też różnorakich poglądów. Czasami ktoś do mnie coś mówi i mówi tak. Wiesz, odebrałem od Boga to, 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 to i to. Mówi, to było takie silne, takie mocne, takie w ogóle, mówię po prostu. Ja mówię tak, ale to nie jest prawda. Ale to było od Boga. Nie, to nie było od Boga, bo to nie jest prawda. Skąd ty wiesz, że to nie jest prawda? Bo widzisz, na początku mojej kariery z Bogiem, 21 lat temu, rozpocząłem budowanie się od prawdy. Zacząłem stawać się uczniem od strony prawdy. Mam prawdę obkutą na blachę.
jak tabliczkę mnożenia. Znam obietnice Boże. W mojej Biblii są wypisane wszystkie obietnice Boże. Jest o i kropka. Obietnica. W mojej Biblii są podkreślone dogmaty, czyli prawdy Boże. Podkreślone są. Najważniejsze w nich zakreślone w ramki i oznaczone znakiem, wykrzyknikiem. A te, które są wiodące, mają dwa lub trzy. Więc nie mów do mnie czegoś, co jest niezgodne z prawdą. Nie wiem, jakie miałeś przeżycie. Nie obchodzi mnie to. Kenneth Hagin, kiedy przyszedł, kiedy miał wizję Jezusa i Jezus do niego mówił przez półtorej godziny, to jego pierwszy kontakt z tym widzeniem był taki. Jezus się objawia koło jego łóżka szpitalnego, on otwiera oczy, widzi postać Jezusa w otwartej wizji i Jezus zaczyna do niego mówić i mówi do niego tak. Chcę ci powiedzieć kilka rzeczy. A Hagin, leżąc na tym łóżku ze złamaną ręką, mówi do niego tak. Jeżeli każdego swojego słowa nie poprzesz dwoma lub trzema prawdami, które są zawarte w piśmie, którego ty rzekomo jesteś autorem, którego ty autorem jesteś, jeżeli jesteś prawdziwy, to nie przyjmę żadnego twojego słowa. Większość chrześcijan by posikała się ze szczęścia. Przyszedł do mnie Jezus w wizji otwartej i do mnie mówi. Zaraz cały internet byłby w tej informacji. Zaraz by był zapraszany na konferencję. A Hagin powiedział, musisz mi to poprzeć. Bo Hagin rozumiał, że prawda jest prawna. A Jezus do niego powiedział, nie tylko dam ci dwa, trzy, ale i więcej moich prawd na poparcie każdej mojej tezy, którą tu usłyszysz. Rozumiecie? Wtedy też między innymi, znowu dygresja, powiedział do Hagina, że moim głównym głosem do człowieka jest wewnętrzne przekonanie i nigdy nie daj się wprowadzić w maliny, że jest inaczej. Reszta to dodatek. Dodatek. Prawda. Prawda dalej to poglądy Boga. Co to jest prawda? Poglądy Boga. Jeśli Bóg ma jakiś pogląd na jakiś temat, to w ogóle jest nieważne, jakie ty masz doświadczenia. W ogóle jest nieważne, co ty widzisz i słyszysz. Jeśli to jest sprzeczne z poglądem Boga. Kolejna rzecz to osoba Jezusa. Prawda to osoba Jezusa. Jezus powiedział, ja i to jest personalnie, jestem prawda. Co to znaczy? To znaczy, że wszystko, co przeżywał Jezus jest prawdą. Wszystko, co odczuwał Jezus jest prawdą. Wszystko, co Jezus twierdził jest prawdą. I teraz posłuchaj. Wszystko, czego Jezus nie twierdził, jest kłamstwem. Wszystko, czego Jezus nie przeżywał, jest kłamstwem. Jezus nie miał depresji. Czym jest depresja? Kto powie? Amen. Jezus nie chorował. Czym jest choroba? Jezus nie był biedny. Czym jest bieda? Rozumiem, to jest bardzo ważne. I tutaj się nie dyskutuje o tym. Ktoś jest biedny. Rozumiesz, o co chodzi? To znaczy, że w twoim życiu jest piekło. I nie ma tam żadnej doktryny. Dlaczego, po co, skąd, jak. Grubą kreską odcinam, jak wiemy, co to jest prawda. Wszystkie emocje, które uwalniał Jezus, są prawdą. Wszystkie emocje, których nie uwalniał Jezus, są kłamstwem. Jeśli czujesz coś innego niż Jezus. Ktoś powie, skąd ja wiem, co czuł Jezus? Ja mówię, tam jest napisane w Biblii, co czuł Jezus.
On tak mało czuł, a ty tak dużo czujesz? Może czas zweryfikować wszystkie twoje emocje. Może 80% twoich emocji jest wymysłem twojego zewnętrznego człowieka, który żyjąc w tym popsutym przez diabła świecie, stworzył sobie system i twierdzi, że tak jest. Ale czy tak miał Jezus? Bo jak nie miał, to co ty odczuwasz, to kłamstwo. Ktoś powie, to jest jakaś histeria. Mówię, tak. To jest święta histeria. Okazuje się, że większość emocji, które są uwalniane przez człowieka, to efekt choroby emocjonalnej. Bo Jezus tego nie miał. On tego nie miał. To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. To jest prawda. To jest prawda. On coś twierdził. On jakoś się zachowywał. Wszystkie zachowania Jezusa są prawdą. Więcej. Całe moduły zachowań Jezusa. Nie to, że jakieś jego jedno, dwa moduły. Na przykład moduł zachowawczy. Przykład. Przybiegają do niego ludzie. On jest poza miastem. Odpoczywa. Przybiegają do niego ludzie i mówią: Panie, upadła wieża na ludzi i zabiła ludzi. A on reaguje zgodnie z prawdą. I teraz przyglądamy się, jak on reaguje. Czy Jezus uwalnia tutaj współczucie wobec tych ludzi, którzy umarli? Czy nie uwalnia? Kto dobrze czyta, z was czyta Pismo? Pamiętacie? On nie uwalnia współczucia. Czyli jeśli to wzbudziłoby twoje współczucie, to znaczy, że masz patologiczny umysł. I ktoś powie, ale jak? No bo jest u Jezusa nie wzbudziło. Co powiedział? Czyż oni byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni? I powiedział fragment Ewangelii później. Co to znaczy? Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. Jaki Jezus miał stosunek do śmierci? Jaki Jezus miał stosunek do człowieka? Jaki Jezus miał stosunek do grzechu? Wszystko to wyraził w swoim module zachowawczym. I to była prawda. Ktoś mówi, ale ja mam inaczej. To masz źle. Bo nie masz jak Jezus. Pracuj w Duchu Świętym, żeby mieć jak Jezus. Weź to słowo i powiedz, ja mam inne odczucia, Panie mój. Pomóż mi. Uzdrów mnie. Przyjdź do tego miejsca, Duchu Święty. Spraw we mnie prawdę w tej dziedzinie. A rozumiecie? Szósta rzecz. Wszystko, co prowadzi do prawdy, jest prawdą. To filozoficzny zwrot. Ale zwrot bardzo ważny dla nas. Jest prawda i teraz wszystko, co prowadzi do prawdy, jest prawdą. A więc ktoś na przykład zarzuty mi stawia. Bo ty robisz takie i takie rzeczy. Ja mówię, tak. Po to, żeby dotrzeć do człowieka z Ewangelią. Ale to jest kłamstwo, co ty robisz. Bo ty się przebrałeś za kobietę. Tak. Przebrałem się za kobietę. Jestem w stanie się przebrać za geja prostytutkę. Zorganizować sobie, posłuchajcie, telefon 0700, założyć firmę i zrobić 0700 telefon i dać się wydzwaniać homoseksualistom.
aby do nich pojechać, ogłosić im w sytuacji, w której są, a są w sytuacji, w której mają bardzo wysoki, proszę ciebie, stan emocjonalny, jestem w stanie tam wejść w lajkrach różowych i ogłosić im Chrystusa. Rozumiecie? I zamiast z nimi iść do łóżka, zostawić im fundamenty wiary. Jestem w stanie to zrobić. Ktoś powie, to jest kłamstwo. Nie, przyjacielu. Ponieważ wszystko, co prowadzi do prawdy, jest prawdą. Rozumiecie? Wszystko, co prowadzi do prawdy, jest prawdą. Bo wszystko, co prowadzi do prawdy, ma prawidłową intencję. A intencja to artykuł numer 1 kodeksu karnego niebiańskiego sędziego. Z intencji naszych sądzeni będziemy. Najpierw, kiedy zostaną otworzone księgi uczynków, abyśmy nagrody otrzymali, to pierwszy wzrok Jezusa Chrystusa padnie na każdą intencję, którą mieliśmy w danej dziedzinie życia. Nie na skutek. Skutki będą później. Rozumiecie? W tej fali poznawczej numer 2. Ale w pierwszej kategorii to będzie nie co zrobiłeś, tylko dlaczego to zrobiłeś. Prawda? A więc wszystko, co prowadzi do prawdy, jest prawdą. I po siódme, przepraszam, po szóste, prawda to zgodność osądu ze stanem faktycznym. Czyli prawdą jest prawidłowy, oparty na faktach sąd. Wszystko, bo co to jest sąd? To jest opinia. Rozumiecie, czym jest sąd? To jest opinia. Każda opinia jakiejkolwiek rzeczy wystosowana przez nas, rozumiecie, jeśli jest oparta na prawdzie, jest prawdą. I ktoś mówi, wy osądzacie ludzi. Ja mówię, jak najbardziej. No, trudno by było, żebyśmy tego nie robili. Ważne, w oparciu o co osądzamy ludzi. Bo my mamy osądzać się nawzajem. W oparciu o prawdę. A więc te sześć elementów składa się na prawdę. To, co istnieje. Po drugie, czemu nie można zaprzeczyć opierając się na faktach. Czyli na tym, co zdarzyło się w rzeczywistości. Po trzecie, poglądy Boga. Po czwarte, osoba Jezusa. Po piąte, wszystko, co prowadzi do prawdy. I po szóste, zgodność osądu ze stanem faktycznym. Druga rzecz, druga odsłona Boga, druga twarz Boga. Bóg jest miłością. To słowo jest, to greckie słowo esti, czyli liczba pojedyncza czasu teraźniejszego. Jest oznacza, że to jest jego istota. Jeszcze chcę pójść głębiej w to. To słowo esti jest słowem, które się wywodzi z innego słowa. Słowa eimi, czyli słowa być, istnieć, żyć, manifestować się w życiu. Co to oznacza? To znaczy, że Bóg komunikuje się z człowiekiem tylko na poziomie miłosnym. Rozumiecie? Nie ma innej formy komunikatu z człowiekiem. On się z nim inaczej nie skomunikuje. Nigdy w swoim komunikacie nie pominie prawdy, która jest fundamentem wszystkiego. Ale skomunikuje się z człowiekiem tylko na miłosny sposób. To słowo miłość, czyli agape, jest od słowa agapeo i oznacza
okazywać miłość. Oznacza lubić kogoś, pragnąć, przyjmować do domu, być zadowolonym. To znaczy, że Bóg w komunikacji z człowiekiem realizuje te wszystkie elementy. On go chce, jemu na nim zależy i to wszystko jest w tej komunikacji przekazywane. A więc miłość to coś, za pomocą czego Bóg komunikuje się zawsze z każdym człowiekiem. On jakby nie umie się skomunikować inaczej z tym człowiekiem. To jest dalej stan Bożej duszy wobec człowieka. On nie ma inaczej wobec człowieka. Nie ma inaczej. Zobaczcie, kiedy spotykam się z Jezusem 21 lat temu, pierwszy komunikat Boga do mnie brzmi w ten sposób. Umarłem zamiast ciebie. Już nigdy nie staniesz na sąd. Co w tym jest zawarte, w tym komunikacie? Fakty i miłość. Fakty i miłość. Taki komunikat do mnie jest. On mi tam przekazuje niepodważalną prawdę i tam jest zawarta informacja, że on dla mnie coś zrobił. Rozumiecie? On dla mnie coś zrobił. On mnie o tym informuje. Wielu ludzi wchodzi w komunikację, twierdząc, że jest to Bóg. I twierdząc, że jest to miłość, pomijając całkowicie aspekt prawdy. I mówi tak, no tak rzeczywiście Bóg się komunikuje na miłosny sposób, ze mną też się tak komunikuje, ja tak odczuwam Jego miłość, ja taki się czuję kochany. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, ale w ogóle doprecyzuj to, jak to czujesz się kochany? Powiedz, co to znaczy, że tak czujesz się kochany? Mówię, a jak nie znałeś Boga, to czułeś się kochany? Posłuchaj, ktoś do mnie mówi, nie, nie czułem się kochany. Dlaczego, mówi, nie czułeś się kochany, jak nie znałeś Boga? No wiesz, nie wiem dlaczego, no tak, ale nie czułem się tak. A jak poznałeś Boga, to się poczułeś kochany, tak? Tak. To jest wygenerowane przez twój umysł życzenie. Rozumiesz to? To życzenie jest. Zawsze chciałeś czuć się kochany. Dlaczego ty nie czułeś się kochany, to ja nie wiem. Bo sformułowanie czuć się, teraz bierzemy w ramkę czuć się, nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek formą duchowości. Nie ma to nic wspólnego z duchowością. Bóg jest duchem. I Bóg, kiedy uwalnia miłość do człowieka, posłuchaj, Bóg jest duchem, to On nie uwalnia tej miłości centralnie w duszę człowieka. On tego nie robi. Kiedy dusza zaczyna czuć się kochana? Kiedy w duchu odrodzonego człowieka zaczyna manifestować się prawda, wtedy dusza się do tego układa w ten sposób, że jest w stanie odbierać systematyczne impulsy miłości Bożej. Ale nie jest to miłość natury emocjonalnej. Mogą tam być wzloty emocjonalne. Tam mogą być skoki, bo my jesteśmy ludźmi emocjonalnymi. My jak najbardziej przeżywamy różne rzeczy emocjonalnie. Ale wiesz, żeby być zaspokojonym emocjonalnie, to Bóg ci dał innych ludzi. To ludzie cię mają zaspokoić emocjonalnie. Ludzie. A nie Bóg. Bóg się nie zajmuje
zaspokojeniem twoich emocji. Bo twoje emocje są wytworem twoich myśli. Bóg się zajmuje zmianą twojego myślenia na poziomie prawdy, rozumiesz? A wtedy twoje myśli będą generowały odpowiednie emocje uwalniane do ludzi. W związku z tym ludzie będą uwalniali odpowiednie emocje w stosunku do ciebie. Tak, i taka jest wola Boża, taki układ. Od wieków, od początku. Rozumiesz, co chodzi? Bo miłość Boża, ten komunikat Boży, miłosny komunikat, ta twarz miłosna Boga, ona do ciebie taką rzecz komunikuje. Ja ci daję. Ja dla ciebie. Ja po twojej stronie. To jest miłość. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał. On dał. Dał. Co dał? Syna, który jest kim? Prawdą. Tam nie jest napisane, że Bóg tak umiłował świat, że wszystkie dusze ludzi poczuły się dobrze. To takiego czegoś tam nie ma. Ta dusza będzie czuła się dobrze, to jest normalne. Ale musimy rozumieć, w wyniku czego. Dlaczego ja tak bardzo o tym mówię dokładnie? Bo kiedy ja poznałem Jezusa, to ja miałem takie same pragnienia duszy jak każdy inny człowiek. Ja też się czułem osamotniony, ja też się czułem zaniedbany, ja też się czułem poniżony w różnych sytuacjach. Też miałem w ogóle kisztoch taki w tej duszy, że się w pale nie mieści. Miałem deficytów pełno. Pełno deficytów. Rozumiecie? Ale kiedy to zaczęło się zmieniać? Kiedy w odpowiedni sposób do tego podszedłem? Kiedy zobaczyłem, ok, kiedy ja zbuduję fundament prawdy w moim życiu, to na tym fundamencie rozpocznie się miłosna komunikacja z moim Bogiem. Na tym czymś to powstanie. Na tym czymś to powstanie. Nie mogę szukać czegoś innego. Muszę odrzucać te wiele innych bodźców, które napływają teraz do mnie z różnych stron. Rozumiecie? Ja w ogóle, czy pewne prawdy w moje życie wchodziły i wywoływały we mnie pozytywne emocje, ale następnego dnia inne prawdy we mnie wchodziły i nie wywoływały we mnie pozytywnych emocji. Wywoływały we mnie negatywne emocje. Ja mówię, kurczę, Boże, to znaczy to nie tak ma być. To dopiero się wszystko ma wyklarować. Się wyklarować musi. Ale Boże mój, Ty jesteś miłością, bo Ty mi dajesz informację, że Ty dla mnie robisz coś. Że Ty dla mnie coś robisz. Ja też próbuję tutaj wprowadzić ludzi w to oszustwo, że istnieje też taka odsłona Boga, że Ty coś dla Boga masz zrobić, że Bóg od Ciebie coś chce. Bóg nigdy od Ciebie nic nie chce. Nie ma takiej odsłony Boga, coś chce od Ciebie. Nie. Absolutnie. To, co dajesz Bogu, to jest twoja osobista odpowiedź na to, co On tobie dał. Twoja osobista odpowiedź. Nic poza tym. Nie ma żadnego skrobania paznokciem w głowę pod tytułem, że coś masz zrobić. Tak. Tak. Tak, to jest kłamstwo. Wielkie kłamstwo, bo to jest zaprzeczeniem miłosnego obrazu Boga, który daje. To trzeba rozumieć, bo z naszej strony jest dawanie, zaraz o tym powiem. My dajemy, ale to nie jest odsłona Boga. Bóg nigdy nie przychodzi do człowieka i nie mówi, że czegoś od niego chce. Powiem więcej. To też się wielu ludziom nie spodoba, którzy mają takie przekonanie. To jest też nieprawda, że Bóg się komunikuje z człowiekiem, aby objawić mu plan dla jego życia. To jest bzdura totalna, że jest takie objawienie Boże, taka twarz Boga, że Bóg przychodzi z planem do twojego życia. To jest religia. Gdyby Bóg przychodził z planem do życia, to znaczy, żeby chciał, abyś go zrealizował. A miłość, posłuchaj teraz, nie szuka swego.
A więc, jeśli Bóg jest miłością, to na pewno Bóg nie szuka swego. Bóg nie szuka swojej chwały. Ludzie mówią, Bóg szuka swojej chwały. Bóg nie szuka swojej chwały, bo miłość nie szuka swego. Bóg nie objawia się w chwałach Izraela. To są nieprawdziwe rzeczy. Ludzie mówią, chwalimy Pana, zstępuje Pan. Pan nie zstępuje. Pan raz zstąpił, a potem wstąpił. Kiedy następnym razem Pan zstąpi, to wszystko szlak trafi. To będzie następne zstąpienie Pana. Jak? Ale kto chciał? Abraham nie był narodzony z Bożego Ducha. Żadna sprawa przed Chrystusem nie ma w sobie pełnego objawienia Bożego. Wszystkie sprawy, które mamy w Starym Testamencie, one mają jeden cel. Doprowadzić nas do miejsca spotkania z Chrystusem. Sprawa Abrahama. Gdzie Abraham spotkał się z Chrystusem? Dopiero po swojej śmierci, kiedy Chrystus wstąpił do Szeolu i wyzwolił więźniów będących w więzieniu. Wtedy Abraham był przygotowany na to, aby przyjąć tam Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. A więc wszystko, co Bóg robił z nim wcześniej, miało na celu to, aby Abraham w Szeolu rozpoznał Chrystusa. Cała ta w ogóle, oczywiście my dzisiaj proroczo wyciągamy z tego różne rzeczy. Ale to tylko i wyłącznie na poziomie proroczych informacji, które służą nam zgodnie z prawdami Bożymi. Na przykład jak tą prawdę wykorzystujemy, bo tutaj mamy dogmat. Co to jest, jak proroczo rozpoznajemy dogmat, o którym wspomniał Robert. Abraham stanowi tutaj obraz człowieka, który posiada dwie rzeczy. Po pierwsze, jest to objawienie Boże, mówiące o Bożej miłości do niego, prawda? Zobrazowane w ten sposób, że Bóg wbrew jakby jego naturalnym zdolnościom, umiejętnościom i tak dalej obiecuje mu dać mu syna. A po drugie, Abraham ma już tego syna, czyli otrzymał coś. I teraz obraz ten pokazuje nam, że kiedy my otrzymujemy coś od Boga w wyniku obietnicy, to chodzi o to, żebyśmy zawsze pamiętali, że to jest rzecz, którą otrzymaliśmy od Boga. I nie próbowali sobie przypisać, tak, umiejętności zdobycia tej rzeczy. I to jest duchowa pewna zasada, gdzie Abraham pięknie się w tym sprawia i mówi, od Ciebie, Panie, go mam, no to nie ma problemu, Tobie go mogę oddać, prawda, w tamtej sytuacji. Natomiast personalnie w ogóle nie dotyczy to Abrahama, bo Abraham z Jezusem spotyka się dopiero po swojej śmierci w Szeolu, w tym momencie, kiedy już po tamtej stronie on umie go rozpoznać. Co mamy dalej? Mamy kolejną odsłonę Boga, mądrość. Po pierwsze, mądrość to wiedza wprowadzona w praktykę. A po drugie, mądrość to zachowania i działania Jezusa. Bo kiedy już mamy grunt prawdy, prawda? I kiedy na tym gruncie prawdy komunikujemy się miłośnie z Bogiem, rozumiejąc, że On nam daje, że On jest dla nas, to teraz i tu zaczyna się działka, w której człowiek ma mieć swój udział. Zbieramy to wszystko i co zaczynamy robić? Zaczynamy działać. Nie działać dla Boga, ale realizować jakby czek, który mamy wystawiony. Mamy prawdę. Mamy komunikację z Bogiem miłości. Co mamy zatem robić jeszcze? Działać. Na jaką rzecz mamy działać?
na rzecz poszerzenia wpływów tego dobrego Boga, wiedząc, że nam zrobił dobrze, tak? I idąc do innych ludzi z prawdami, o których wiemy, że na pewno działają. Tu jest mądrość. I w ten sposób Bóg się objawia przez mądrość. I kiedy ja zacząłem zbierać materiał prawdy, budować na tym materiale prawdy i zacząłem komunikować z Bogiem miłośnie, ja już wiedziałem, że nie mogę na nic zasłużyć, że nie mogę niczego wypracować, to teraz zaczęła się rodzić mądrość. I ta mądrość rodziła się w taki sposób. Kurczę, wiem już, jak w tej sprawie zadziałać. Co teraz muszę? Zadziałać. Obraz Boga jako Boga mądrości. Przekuwanie prawdy i miłości w praktykę. I wielu ludzi na przykład mówi tutaj, dzisiaj jest, pewnie też spotkaliście tych ludzi, którzy mówią, wiesz, tu chodzi tylko o relację z Bogiem, czy żeby być z Panem, tak blisko być z Panem, bo ja się rozkoszuję byciem z Panem, bo jest napisane, że będziesz miał super, jak się będziesz rozkoszował Panem i tak dalej. Ja mówię, ale rozkoszowanie się Panem to jest wypełnianie woli Pańskiej. Czy też, mówię, jakoś inaczej się rozkoszujesz Panem? Bo to mnie ciekawi, jak inaczej się nim rozkoszujesz. To jest tak, jakby było małżeństwo, wiesz, i facet by powiedział do swojej żony, wiesz co, ja będę tak się tobą rozkoszował. No i się będą tam rozkoszować. Piątek, sobota, niedziela. No tam w poniedziałek się porozkoszują i zgłodnieją. Zgłodnieją. No i ona powie, wiesz, byśmy coś zjedli, trzeba by było jakoś uprać te nasze rzeczy po tych rozkoszach, jakoś trzeba by było opłacić te mieszkanie, żeby te rozkosze dalej tu móc, coś byś się wziął do roboty, nie? A on nie, no porozkoszujmy się jeszcze. Ale jak się porozkoszujmy? Za co? Zaczynają się rodzić rzeczy, tak, natury pragmatycznej. Tu wchodzi mądrość. Mądrość, Bóg mądrości. Bóg mądrości to nie jest postać, która przychodzi, rozumiesz, i ona w ogóle mądre rzeczy mówi. Nie. Bóg mądrości to Bóg, który daje ci informację taką. Masz prawdę, masz miłość, więc zbieraj dupę w troki. I dziel się tym z innymi ludźmi. Ktoś powie, to dziwna jest ta mądrość. No biblijna. Mądrość. O Jezusie jest napisane, że jest mądrością Bożą. Zauważyliście? Mądrość to zachowania i działania Jezusa. Zachowania i działania. Mówiliśmy wcześniej, tak? O tym, że Jezus w całokształcie swoim jest prawdą. Kiedy wchodzimy głębiej w temat, to Jezus manifestuje się jako mądrość w różnych swoich działaniach. On działa. On cały czas mówi, ja działam, póki Ojciec działa. Ja działam. Cały czas. Człowiek działania. Non-stop działa. Teolodzy mówią, że Ewangelia Łukasza to jest Ewangelia drogi. On cały czas tam chodzi. Cały czas się porusza, stąd przyszedł, tu wstał, tu wyszedł, tam poszedł. Ja mówię, kurczę, kiedyś rzeczywiście to przeczytałem pod kątem chodzenia Jezusa. Mówię, cały czas chodził. Jak byłem pierwszy raz w Izraelu, mówię, dobra, mówię, dzisiaj będę chodził, jak ty chodziłeś. Słuchajcie, ja naprawdę byłem zajechany jak koń szmaciarza pod wieczór. On chodził. On ciągle chodził. Ja ruszyłem z tego hotelu mojego, mówię, dobra, idę tam, gdzie ty szedłeś. Poszedłem, mówię, kurczę, przeszedłem kawałek drogi, mówię, nie, no, mówię, muszę podjechać w ogóle, nie pójdę. Podjechałem, bo w ogóle wiedziałem, gdzie szedł. Podjechałem, szedł, w ogóle wiedziałem, że gdzie szedł. Bo jadę do tego Betlejem, podjechałem, powiem, mur stoi, dobrze. Mur stoi, na drugą stronę przejechałem i ja się zorientowałem, gdzie on dalej zaszedł. Ja tam zajechałem w ogóle palestyńską taksówką i zajęło mi to cały dzień. A on tam łaził, on ciągle łaził.
On był działaczem. Działaczem. On pogodził w sobie bycie chwalcą z byciem działaczem. On to pogodził w sobie. On to zrównoważył w sobie. On cały czas działał. Te 3,5 roku jego to była non-stop jedna wielka misja. Tu przyszedł, tam poszedł, tu umarł, tam wstał z martwych. Non-stop coś robił. Tu uczył, rozumiesz, o co chodzi? Tam w ogóle co innego non-stop. Tu zaskakiwał, tam w ogóle. Cały czas coś robił. Jezus poszedł na górę, Jezus szedł z góry. Jezus poszedł tam, a Jezus przyszedł, a Jezus wyszedł. Rozumiesz? Tak. Oni ciągle musieli... Zauważcie, oni za Nim chodzili. Tam jest to, jak to dobrze czytacie, to zobaczcie, co robią. Oni za Nim chodzą w ogóle. No. Tak. Przeszedł przez ścianę, też chcieli pójść za Nim. Przecież ściana. Nie chodzi o to, że to trzeba w ogóle to zobaczyć, że mądrość to jest Bóg działający. Bóg działający. I teraz jak ludzie, zauważam w kościele, śmiałem się, bo jak ta konferencja była, byliśmy tam i oni mówią takie różne wzniosłe rzeczy, że Bóg jest Bogiem narodów, Bóg nam poddał narody, w ogóle jesteśmy wszyscy, halleluja, halleluja, Bóg nam poddał narody. A Rafał siedzi z boku Grodzki i mówi, a jutro na ulicach znowu Kościół Mocy. W ogóle wiesz, o co chodzi? Wszystkim Bóg narody poddał nam. Ale jutro, w środę, to my będziemy na ulicach. A nie te setki ludzi, które tam były na tej konferencji. Dlaczego? Bo Bóg nam się odsłonił jako mądrość. I Bóg mi się odsłonił jako mądrość. Jako mądrość. To dotyczy nie tylko działań służebnych, ale dotyczy to przede wszystkim działań związanych z realizowaniem prawd. Dla mnie poznanie prawdy. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Ale jak wyswobodzi was prawda? Co to znaczy prawda was wyswobodzi? Ludzie biorą to słowo i mówią tak, poznałem prawdę, a nie jestem swobodny. Dalej jestem związany jak byłem. Ja mówię, no tak, ale znasz prawdę. No znam prawdę. Znam prawdę. Ale jak to zrobiłeś? Dzisiaj tłumaczyliśmy z Ewą kolejny tam werset listu do Rzymian. I w 4 rozdziale, chyba w 18 wersecie, jest taki tekst. Czwarty rozdział, 18 werset. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. Nie masz tego tłumaczenia, niechcący. Nie, 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 nie. Słuchajcie, to jest w ogóle... Jak gadaliśmy z Ewą, ja mówię, wiesz co, to powinno być wydrukowane na czerwono w naszej Biblii tej, znaczy w tym liście do Rzymian. Ten 4 rozdział, 17 werset. Bo jest to istnieje w Biblii jedyna definicja wiary. List do Hebrajczyków 11:2. Wiara jest pewnością tego, czego spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A to jest jedyny zapis, w jaki sposób tworzy się w człowieku wiara. Czyli jak dojść do wiary. Ten werset pokazuje nam. I teraz tutaj jest zapis taki, że tenże Abraham uświadomił sobie, ja wam to sparafrazuję, uświadomił sobie, był w pełnej świadomości, że w naturalny sposób nie może mieć potomstwa. On był z tym pogodzony.
uznał, że absolutnie nie może mieć potomstwa. I teraz zaczyna się w ogóle interes. Zaczyna się interes od tego, że w pełni jest świadomy, że naturalnie nic nie może. Od czego się zaczyna wiara? Od tego, że jesteś świadomy, że w danej dziedzinie nic nie możesz naturalnie zrobić. Wielu ludzi w ogóle nie rozumie do końca tego. Żeby wiara powstała, to a Abrahama nazywamy ojcem wiary, posłuchajcie. Ale co on zrobił, że on został nazwany ojcem wiary? On sobie uświadomił, że nie może mieć dzieci z Sarą. Koniec, kropka. Wiara zaczyna się w tym momencie, kiedy wszelka naturalna nadzieja umiera. I tutaj jest takie fajne słowo, wszedł ponad. I teraz jest akcja taka, że on już wie, że nie może mieć tych dzieci. To jest w ogóle załatwione, podstemplowane, zakropkowane, koniec. Żadnych szans. I on teraz mówi tak, okej, ale ty mi powiedziałeś, że będę miał syna. No to teraz ja sobie zrobię takie coś w swojej głowie. Otworzę sobie alter świat. Świat, w którym mam dziecko. Zmieniam mu pieluszki, chodzę z nim na spacery. Wołam go po imieniu, cieszymy się razem z żoną, kupujemy mu prezenty. Chodzę z nim na polowania i w ogóle będę takie coś miał w głowie. Będę cały czas, Boże mój, liczył na to, że tak będzie wyglądać moje życie. On pogrzebał naturalną nadzieję i na podstawie informacji od Boga on wzbudził nową, nieracjonalną nadzieję. Idiotyczną nadzieję. Idiotyczną nadzieję. Nadzieję, która nie miała nic wspólnego z jego naturalnymi możliwościami. On był pośmiewiskiem przez lata. Zachowywał się jak człowiek nienormalny. On żył według ludzi ze świata mrzonką. Starzał się, a twierdził, że będzie miał z Sarą dziecko. Jest napisane, że to jest wiara. Nic innego, żeby powstała w człowieku wiara, człowiek musi pogrzebać naturalną nadzieję i wzbudzić w sobie nadzieję opartą na obietnicy Bożej. I musi się na tym zafiksować. Reszta dzieje się sama. Tu jest w ogóle dalej napisane w 19. A, i tutaj jeszcze jest ciekawa sprawa. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadziei, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. I tutaj w ogóle te uwierzył, od słowa uwierzył, te dalsze wersety są źle przetłumaczone. Bo najlepiej, żeby przetłumaczyć te wersety, tam są skróty myślowe Pawłowe, ale trzeba by przetłumaczyć to w ten sposób. W wyniku tego, że Abraham tak zrobił, sam Bóg stanął naprzeciwko niego i powiedział: z uwagi na to, że uwierzyłeś, tak? Twoje potomstwo powstanie. Rozumiecie, do czego doprowadza prawdziwa wiara? Do tego, że sam Bóg działa. Sam Bóg. Tu już się nic więcej nie działo. Już Abraham w ogóle miał light. Tu już działał Bóg. Ale Abraham musiał zrobić ten szalony ruch, pogrzebać ludzką nadzieję. Pogrzebać ludzką nadzieję. Ludzie przychodzą i mówią tak: pomódl się o mnie. Czemu mam się o ciebie pomodlić? No bo mam raka. No dobrze, a wierzysz w to, że Jezus umarł, że wziął na siebie twoje choroby? Tak, tak, wierzę. Zawsze wierzyłem w to. Ja mówię, to czemu masz raka?
patrzy się. Jak to czemu mam raka? No wierzysz w uzdrowienie? No wierzę. To czemu masz raka? Wiecie, co się dzieje? On nie wierzy w uzdrowienie. A wiecie, skąd ja wiem, że on nie wierzy w uzdrowienie? Brawo. Bo gdyby on wierzył w uzdrowienie, to sam Bóg by stanął przed nim i zabił raka. W ogóle rozumiecie to? To jest bardzo ważne. Ale co się dzieje? On dostał raka i on teraz tak, rozpoczął leczenie, myśli o tym raku, żyje w perspektywie raka. Lekarze mi powiedzieli, będzie pan żył pół roku. On się modli, żeby żył 8 miesięcy. Wiesz, o co chodzi? I przychodzi do mnie i mówi, weź się pomóc, żebym raka nie miał. Ty, a weź zrób jak Abraham. Ale ja zrobiłem, ja wierzę. Nie. Pogrzeb ludzką nadzieję. Co mam zrobić? Olej wszystko. Olej lekarzy, chemioterapię, olej swoje poglądy na temat raka. Zacznij się zachowywać jak młody Bóg. Wyluzuj, jedź na wakacje, pobiegaj z dziećmi, idź na spacer. Rozumiesz, o co chodzi? Wymaluj się farbą, biegaj po ulicach. Stwórz alter świat bez raka. Zadziała jak Abraham. A nie, ty już wszyscy w kościele wiedzą, że ty raka masz. Już o ciebie się modlili. Wszyscy teraz do mnie przyszedłeś, bo moja ręka to jest mocniejsza niż inna ręka. Kto to jestem? Papież? W tym kościele ludzie mają o wiele więcej sukcesów uzdrowieńczych niż ja. Rozumiesz, o co chodzi? I bardzo dobrze, i niech tak będzie. W ogóle, co to jest? Nie wierzysz. Nie wierzysz. Bo nie masz alter świata. Bo nie pochowałeś starej nadziei, nie wzbudziłeś nowej. Nie zastosowałeś mądrości. Nie spraktykowałeś jej. Tutaj w 19 jest napisane tak. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe ciało Sary. Tak to przetłumaczyli. A tu jest coś takiego napisane, że tak. Abraham nie osłabł w wierze, w Bożą obietnicę. Tak? I teraz co się dzieje dalej? Kolejne zdanie się zaczyna. Uznał, że ma 100 lat, to dopiero początek jego drogi życiowej. Tak ten zapis jest, no nie? Rozumiecie, co tu jest napisane? Dwa. Uznał za nieważne, że Sara ma martwą macicę. Tak jest zapisane w oryginale. Zobaczcie, co zrobił facet. Rozumiecie, dlaczego go nazywają ojcem wiary? On w ogóle ma stówę na karku, wraca po rozmowie z Bogiem do domu i mówi, voilà, zaczynamy. Ale ty masz stówę. Początek drogi. Zaczynam życie od stówki. Rozumiesz? Obok siedzi żona. 8 dych. Czy tam 9. Wiesz, o co chodzi? Siedzi żona. Rozumiesz? A on mówi, wiesz co? To jest w ogóle nieważne, że ty masz martwą macicę. Jest dobrze. Zaczynamy. I to jest wiara. Jaka? W czynach. Rozumiesz? Wiarę się czyni. Wiary się nie wie, tylko czyni. Ale żeby to rozumieć, to trzeba rozumieć, że jedna z czterech twarzy Boga to mądrość. Czyli wiedza wprowadzona w praktykę. A żeby to zobrazować lepiej, wszystkie zachowania Jezusa. On pięknie wprowadzał wiedzę w praktykę. On jak mówił tak, śmierć nad wami panować nie będzie. Wszyscy, halleluja, halleluja. Gdzie idziemy, panie? No, żeby mnie ukrzyżowali. Słucham? Pyta Tomasz. Jak to? No tak, Tomaszu, no kazanie sprzed 15 minut. Śmierć nad nami nie panuje. A ten macha rękami, a niech nas wszystkich pozabijają, człowieku.
Rozumiesz? Wyobraźcie sobie w ogóle te rzeczy, które tam się działy. W ogóle on głosi do nich o tym, że śmierć jest pokonana i mówi, teraz idziemy spraktykować zagadnienie. Idę umrzeć, ale potem do was wrócę. A mówią, ale nie, no tak. Jestem mądry. Więc wprowadzam w czyn moją wiarę. Skoro Bóg, Ojciec, z którym mam ciągłą relację, powiedział mi, że śmierć nad nami nie panuje, to ja idę, dam się zabić, a potem wstanę z martwych, bo tak powiedział Bóg. I to jest mądrość. To jest mądrość. Każdy twój czyn w oparciu o Bożą prawdę, rozumiesz? Podczas twojej miłosnej komunikacji z Ojcem jest mądrością, czyli trzecią odsłoną Boga. Po czwarte, moc. Moc to przede wszystkim praca wykonana w jakimś czasie. Po drugie, umiejętność do zrobienia czegoś. A po trzecie, ponadnaturalna siła, czy też energia. I to jest coś, co wynika z czego? Z mądrości. Żeby poruszać się w mocy Bożej, czyli mieć komunikację z tą twarzą Boga pod tytułem moc, tą odsłoną Boga pod tytułem moc, to trzeba chodzić w mądrości, czyli czynić. Bo moc to praca wykonana w jakimś czasie. To fizycy już to stwierdzili. Rozumiesz? To jest fizyczne. A więc moc nie będzie się manifestować, jeśli ty nie będziesz działać. Czyli jeśli nie będziesz wprowadzał Bożych prawd, okej, to nie będzie działać moc. Jeśli wprowadzisz Bożą prawdę w 10%, to w 10% będzie działać moc w tej dziedzinie. Możecie na przykład spotkać ludzi, którzy w jakiejś dziedzinie wprowadzają mądrość, na przykład są otwarci na uzdrowienie i uzdrawiają chorych. A reszta ich życia leży w gruzach. Czemu? Nie ma tam mocy. A czemu tu jest moc, a tam nie ma? No bo tutaj wprowadzają prawdę, a tam nie. Normalny, przeciętny chrześcijanin tu wprowadza, tam nie wprowadza. Czemu ma wolną wolę? Trochę zobaczył Boga mądrości. Trochę miał maleńki obraz tej twarzy. No to zaczął troszkę wprowadzać. O tutaj ja wprowadzam, a tam nie. No tam to nie wprowadzam. A weź spróbuj tam wprowadzić. Zobaczysz, że tam też moc się uwolni. Też tam się uwolni moc, bo to jest jedna i ta sama procedura. Prawda, miłość, mądrość, moc. Prawda, miłość, mądrość, moc. Kurczę, ta sama procedura wszędzie. A weź tam zacznij komunikować się z Bogiem miłości w tamtym temacie. Zobacz, że skoro to dał, to też tam to dał. Bo to władca hojny. Jest napisane, kielich mój co? Przelewa się. Przelewa się. Prawda jest absolutną podstawą objawienia Bożego. To ona stanowi grunt do manifestowania się miłości. Miłość jest jedyną formą, narzędziem łączącym Boga z człowiekiem. Bóg tylko kocha człowieka. Rozumiecie? Co ma Bóg do człowieka? Tylko miłość. Bóg nic więcej do człowieka nie ma. Nic więcej nie ma do człowieka. Tylko Bóg ma do niego miłość. Nic więcej Bóg nie ma do człowieka. Mądrość to praktykowanie prawdy i miłości. To jest mądrość. Wprowadzamy w praktykę te rzeczy. Wiesz, jak się komunikujesz z Bogiem miłości, to się stajesz jaki? Kto powie?
miłosny się stajesz. A czemu wielu chrześcijan nie jest miłosnymi, jak myślicie? Bo się nie kontaktują z Bogiem miłości. Nie wiem, z czym oni się kontaktują. Z czymś się kontaktują, z jakimś elementem. Nie wiem, z czym się kontaktują. Ale gdyby się skontaktowali z Bogiem miłości, gdyby mieli stały z Nim kontakt, to by byli jacy? Miłośni, bo to by się na nich odbiło. Bo Bóg się odbija na człowieku, który się z Nim kontaktuje. Wybija się na nim jak ten w ogóle wzór na monecie. Przebywam z Bogiem, a ponieważ On się kontaktuje tylko miłośnie, to jaki się staje? Miłosny. Jak nie jestem miłosny, to ja muszę sobie powiedzieć jasno, że ja nie mam prawidłowego kontaktu z Bogiem. Coś nie gra na tej linii. I muszę przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, coś mi tu nie spina. No bo mówię do Ciebie, wyznaję Twoje słowo, a nie jestem taki, żeby dawać. Bo tak nie daję. Nie daję siebie. Bo jak ja się zacząłem kontaktować z Bogiem miłości, zacząłem siebie dawać. Dawać siebie. Dałem się do użytku ludziom. Do użytku. Nie wiem, użyj mnie. Chcesz mnie użyć? Użyj mnie. Użyj mnie do swojego życia. Proszę bardzo, jestem. Oto jestem, oto jestem. To dlatego, że się z Nim zacząłem kontaktować, bo się dowiedziałem, że On jest dla mnie. I to się na mnie wybiło. Rozumiesz? Więc mądrość to praktykowanie prawdy i miłości. Moc to zdolność do realizowania prawdy i miłości. To zdolność do realizowania prawdy i miłości, czyli działamy i wtedy uwalnia się moc. Zaczynamy działać, stawiamy kroczki i się moc uwalnia. Ktoś mówi: nie mam mocy, żeby uzdrawiać chorych. Co mam robić? Mówię: idź uzdrawiaj chorych, nie marudź. Weź chorych uzdrawiaj. Ale to pomódl się o mnie. Nie pomodlę się. Po co ci moja modlitwa o uzdrawianie chorych? Skąd ty to wziąłeś? Co mam robić? Chorych idź uzdrawiaj. A demony nie wychodzą na moje słowa. Co mam robić? Wypędzaj demony, idź. No idź demony powypędzaj. No idź demony powypędzaj. Gdzie? Nie wiem gdzie. W Tworkach jest zakład psychiatryczny, tam pod Pruszkowem. Idź tam, demon na demonie. Idź, człowieku, już miał pełno demonów. Mówiłem wam, jak kiedyś chciałem przykozaczyć. Pojechałem, to mówię, ja im wszystkim ogłoszę Ewangelię, zaraz wyzdrowieją. Pojechałem do Tworek. Wyszedłem, pierwszy idzie, za szlaban przeszedłem. Pierwszy idzie, podchodzę do niego, mówię: wiesz, że cię Bóg kocha? A on mówi: a który? I wymienił mi chyba z 6. Ja mówię: o Boże, kochany. Od razu w ogóle wszystko mi spadło w kostki. Mówię: chyba więcej mocy potrzebuję tutaj do tych Tworek. Rozumiesz? Który Bóg mnie kocha? Rozumiesz? Ale kiedy zaczynasz działać, kiedy się ruszasz, uwalnia się moc. Nie ruszasz się, nie uwalnia się moc. Czyli jeśli nie masz odsłony mądrości Bożej, czyli jeżeli ty w ogóle nie uważasz, że powinieneś się ruszać, jeżeli ty nie spotkałeś Boga, który się rusza, spotkałeś Boga, który siedzi. Ja nie wiem, kogo ty spotkałeś. Musisz zrozumieć, że ten Bóg, który jest Bogiem prawdziwym, to ma strasznie zajechane sandały. Bo schodził w nich, rozumiesz, całą Judeę. To Bóg w zajechanych butach. Taki to Bóg. Jeśli twój Bóg nie ma zajechanych butów, to Bóg fałszywy jest to. Rozumiesz? Jeśli słyszysz od twojego Boga: najważniejsze, żebyś ze mną był, to to fałszywy Bóg jest. Takiś fałszywy Bóg. Rozumiesz? Bo ja ciągle od Niego w ogóle słyszę. 21 lat. Wstań. Idź. No weź. No rusz się. No weź. Ja nawet nie miałem w życiu czasu się wypłakać przed Bogiem dobrze. Wiecie czemu? Bo mi przerywał w połowie. Przerywał mi w połowie. Czemu? Bo byłem w kłamstwie wtedy.
Użalałem się nad sobą, jęczałem nad swoim losem. Byłem w kłamstwie, a stawałem przed Bogiem prawdy, więc przerywał mi w pół zdania i mówił: wstań! Wstań! Co ty robisz? Płaczę! Jest mi źle! To kłamstwo! Umarłem za twoje grzechy! Wstałeś ze mną z martwych! Siedzisz ze mną na tronie Ojca! Wstań! 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 Kurczę, mówię, popłakać nie można. Nie w chrześcijaństwie. Nie w chrześcijaństwie. Tu nie można popłakać. W chrześcijaństwie nie można popłakać. Rozumiesz? Można w innych religiach, nie tu. Tu on ci nie da. Rozumiesz? Nie da ci. To tak jak dzieci. Nasze dzieci. Jak dziecko dostało lanie na przykład. Dziecko dostało lanie i dziecko się obraziło na mnie. Ja przychodziłem do dziecka i mówię: posłuchaj, 15 minut masz na to, żeby zdecydować się na przytulenie do tatusia, bo cię zleje drugi raz. Mówię: rozumiesz? Bo jesteś w kłamstwie. Bo ja nie jestem twoim wrogiem. Dostałaś na tyłek, bo ci się należało. Żebyś pamiętała o tym, że grzech boli. A ja nie jestem twoim wrogiem. Te cztery twarze Boga to kompletny system objawienia się Jego osoby wśród ludzi. Kompletny system. Prawda, miłość, mądrość, moc. I w tej kolejności. Przeczytajmy objawienie jeszcze 4:7, objawienie Jana. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, czyli wołu. Postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, postać czwarta podobna była do orła w locie. Lew to prawda, wół to mądrość, człowiek to miłość, a orzeł to moc. To jest objawiona analogia na poziomie proroczym. Lew to prawda, wół to mądrość, bo tam wchodzi cały element pracy. Człowiek to miłość, dlatego że Bóg umarł za człowieka, dał mu. Orzeł to moc, bo nie podlega żadnym żywiołom. Rozumiecie, co on w niebie zobaczył, Jan? Postać pierwsza, postać druga, postać trzecia, postać czwarta. Zobaczył cztery twarze Boga. Gdy równomiernie poznajemy te cztery odsłony Boga, to On objawia się nam w pełnym wymiarze. Jesteśmy ruchem pełnej Ewangelii, ale nie z nazwy, tylko z doświadczenia. Mamy mieć pełny obraz Boga. Każdy z nas. Nie wolno zafiksować się na żadnej z nich i nie wolno żadnej z nich zaniedbać. Nie można powiedzieć: mnie interesuje moc, moc mnie interesuje, ja w mocy tylko chodzę. Bzdury gadasz. Inni będą: mnie tylko prawda interesuje, to prawda, prawda. Ci, co tak chodzą, mnie to prawda, to będą strasznie posępni ludzie. Posępni ludzie strasznie. Rozumiesz? Jego prawda tylko interesuje. W ogóle nie wiem, czy cię interesuje. Jakby cię interesowała prawda, to byś się dowiedział, że Bóg jest miłością. Jakby cię prawda interesowała. Inny będzie mówił: ja to miłość, tak jestem miłosny, proszę ciebie. Nie jesteś miłosny, tylko jesteś hippis. To jest wielka różnica. Miłosny jestem ja, ty jesteś hippis. Rozumiesz? Po prostu. Miłosny. Człowieku. Nie należy też ustawicznie grzebać, doszukując się innych odsłon Boga. Bo to jest zwiedzenie, tak jak wam powiedziałem wcześniej. Nie trzeba tam grzebać. Oprzyjmy się na tym, a nasze uczniostwo będzie silne i skuteczne. Prawda, miłość, mądrość, moc.
sobie można wypisać, powiedzieć: Boże, przyjmuję Ciebie w kompletny sposób. Duchu Święty, ucz mnie wszystkich Twoich aspektów. Objawiaj mi każdą ze swoich twarzy. Chcę, Duchu Święty, doświadczać każdej z Twoich odsłon. Od rana do nocy. Ucz mnie, a ponieważ jesteś Bogiem równowagi, więc ja ogłaszam równowagę w moim życiu, w poznaniu Twojej osoby. Ogłaszam równowagę. Równowagę. Rozumiesz? Będę zawsze, Boże, zrównoważony. Rozumiesz? Jak mnie zobaczy w ogóle ktoś, kto czyta aury, to będę cały zielony. Bardzo ważna rzecz, żeby to zrozumieć. Jan to widział w niebie. Bóg jest dziwny. Ale taka jest Jego duchowa konstrukcja. Dobrze, mamy modlitwę, przyjaciele.